To, co w tej chwili widzicie, są to szczątki kręgowców. Kręgowców z triasu, z wapienia muszlowego, jaki występuje tutaj w okolicy Ludwigsburga. Jest to pierwszy kamyczek, na który dzisiaj natrafiłem. Przypomina mi to troszeczkę nie wapień, ale margiel, który na przykład w mojej okolicy, w okolicy Strzelec Opolskich, jest traktowany jako skała z Retu, pochodząca z Retu. Tuż obok tych zębów i szczątek kręgowców znalazłem taki oto minerał. Jest to taka warstwa, która nałożona jest na kalcycie. Być może jest to kalcyt, ale przyjrzę się temu dokładniej w domu. To, co mnie tutaj zaciekawiło, i to dosyć bardzo, to zobaczcie. Zbocza wyrobiska są usiane tego typu warzywami. Tutaj mamy pomidory, tutaj mamy papryczki. Tutaj prawdopodobnie ogórki. Ciekawe rozwiązanie. Chwilę wcześniej widziałem kaktusy wilczomlecze, które tak szczerze mówiąc nie przyjęły się tutaj, bo uschły. Tutaj nawet jakieś warzywko. Nie wiem, czy to kolarepa, czy to coś innego. I kolejne pomidorki. Ciekawe rozwiązanie. Tam w oddali widać same wyrobisko, które także zamierzam dzisiaj odwiedzić. No zobaczymy, czy mi się uda. Na razie przyjrzę się temu ciekawemu zboczu. Być może znajdę tutaj coś jeszcze ciekawego. Sam sobie nie wierzę. Niektóre kamienie obfitują w tak duże ilości zębów i innych kostnych elementów, że to jest niewyobrażalne. To, co w tej chwili widzicie, to jest kolejny ząb rekina z triasu. Albo Paleobates, albo Acrodus. Mogę się mylić z nazwami, ale jest to coś tego typu. No i zobaczcie, tutaj jest ich kilka. Tutaj także jest ich kilka. Tutaj są kolejne, a ten jest bardzo ładnie zachowany. Ząb na zębie, łuska na łusce. No jest tutaj tego setki, a może nawet tysiące. Jestem pod ogromnym wrażeniem, gdyż czegoś takiego jeszcze moje oczy nie widziały. Miejscami są tutaj takie nacieki limonitu, a te wierzchnie warstwy, no jak widzicie, są calutkie, pokryte elementami kostnymi. Coś niesamowitego. Patrzcie i podziwiajcie razem ze mną, bo raczej nieczęsto zdarza się tego typu widok. Tego również nie mogę nie sfilmować. Zobaczcie, piękny, szpiczasty, ostro zakończony ząbek, prawdopodobnie należący do nocozaura, do gadziny, która królowała w okresie triasu, albo do jeszcze jednej ryby, drapieżnej ryby, której nazwy w tej chwili nie pamiętam. W każdym bądź razie rewelacyjne znalezisko.
jest to drugi kamieniołom, który odwiedzam tutaj w okolicy, kamieniołom Wapienia. Przyjeżdżając tutaj nie spodziewałem się zbyt ciekawych efektów. Myślałem, że znajdę jakieś kalcyty, jakieś geody, szczotki czy na skorupienia. No ale jak się okazało, to zostałem tutaj bardzo zaskoczony znalezionymi ilościami szczątków kręgowców, głównie ryb takich jak rekiny. A czytając jakiś tam artykuł na temat tego miejsca, to natrafiłem na informację, że można tutaj znaleźć właśnie wspomniany kalcyt, aragonit czy celestyn. I to głównie dla celestyna postanowiłem tutaj się wybrać, ale jeżeli chodzi o skamieniałości, to była wzmianka, że w tym miejscu można znaleźć szczątki roślinne drzew takich jak platanowce, kordaity czy nawet benetyty należące do gromady Cycadoidea, co mnie tutaj także bardzo zaskoczyło, gdyż najczęściej benetyty znane są z kredy, jury, z triasu. Niezbyt często, chociaż według nauki to właśnie w tym okresie one się narodziły. No zobaczymy. Troszkę tutaj pochodzę, poszperam, popukam. Być może natrafię na jeszcze coś ciekawego. Jeszcze raz widok na wyrobisko, góry i miasteczko, które znajduje się w pobliżu. I na wapienie, które różnią się bardzo od tych wapieni, które pokazywałem Wam ostatnio. W tym miejscu można znaleźć głównie skamieniałości, chociaż są one zachowane w dosyć kiepskim stanie. Są tu najczęściej muszle małży. Mijałem tutaj jakieś szczątkowo zachowane ślimaki. Zdarzają się tutaj takie druzy kalcytu. No i pokazywane już na samym początku zęby. A tutaj takie typowe warstwy wapienia muszlowego. Zobaczcie, ramienia, nogi. No i tak to wygląda. A w tym miejscu, jak dotychczas, największy okaz. Przypuszczam, że jest to ząbek. Ma ponad centymetr wielkości. Jest naprawdę duży. I przykład dosyć ładnych dendrytów manganowych. Także w miarę możliwości zawsze staram się uwiecznić takie lepsze okazy. No i zobaczcie, kolejne piękne widoki. Widoki kopalniane. To, co Wam pokazywałem przed chwileczką, to był fragment starego wyrobiska. No a tutaj, jak się okazuje, doszłem już do nowego. Ciężki sprzęt, kruszarki, koparki i tak dalej. Takich ilości zębów jeszcze nie widziałem. Tutaj fragment jakiejś większej kości.
Miejsce naprawdę ciekawe. Warto odwiedzin i poszukiwań. Zwłaszcza dla kogoś, kogo interesują kręgowce, zwłaszcza kręgowce z triasu, które są dosyć rzadkim znaleziskiem. Jeszcze jeden ostro wykończony ząbek, a tutaj kolejny i fragmenty kosteczek, łusek i innych zębów rekinów. A tutaj mam, zobaczcie, dużą kosteczkę gadziny. Jakiegoś notozaura najprawdopodobniej. Spora. Jeszcze jedna kosteczka. No powiem, że niektóre warstwy tutaj są tak bogate w tego typu rzeczy, że ja osobiście się z czymś takim jeszcze nie spotkałem. W tym miejscu typowe żeberko. Tutaj jeszcze jedna kosteczka złamana. Być może, że jest to fragment płetwy grzbietowej. Mamy tu fragmenty muszelek, wielu innych szczątkowych pozostałości. Tutaj jest kolejna muszelka, jeszcze jedna. Już w momencie wychodzenia z tego wyrobiska trafiłem na taką, a można by powiedzieć, że cudowną geodkę. Jest super. No i typowy ząbek notozaura. Tutaj kosteczki, geody kalcytowe. I co? Kamieniołom zdobyty. Teraz czeka mnie zejście w tą dolinę. Zastanawiam się tylko, którą drogę wybrać. Chyba pójdę tędy. Wista raczej wyrobiska.